Z uwagi na Wasze pytania, postanowiłam nagrać jeszcze jeden odcinek dotyczący wzmacniacza nieodwracającego. Mam nadzieję, że jego przykładowe zastosowanie pomoże Wam w zrozumieniu tego tematu. Zapraszam. Cześć, tu Daria i Wasz ulubiony kurs elektroniki dla osób początkujących. Subskrybujcie, udostępniajcie i dawajcie łapki w górę, bo dzięki temu więcej osób dowiaduje się o istnieniu tego kanału, a tym samym kanał się rozwija. Do rzeczy. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Chcemy zmierzyć natężenie prądu w obwodzie. Niestety, przyjmuje on na tyle małą wartość, że nasz przyrząd pomiarowy nie jest w stanie jej zmierzyć. I tu do akcji wkracza nasz wzmacniacz operacyjny. Jego zadaniem jest na tyle wzmocnić wartość sygnału mierzonego, aby mógł on być bez problemu zmierzony. Zresztą rzućcie okiem na schemat. W centrum jest nasz element 358, a przy nim dwa rezystory, 1 kg i 10 kg. Jak widzimy, pracują one w układzie wzmacniacza nieodwracającego. Wzmocnienie obliczone jest na około 11 razy zgodnie ze wzorem. Wzmocnienie napięciowe równa się rezystancja rezystora pierwszego plus rezystancja rezystora drugiego dzielone przez rezystancję rezystora R1. Po podstawieniu danych otrzymam wzmocnienie 11. Układ w założeniu ma wzmacniać niewielkie napięcie wejściowe doprowadzone do nóżki trzeciej. Ja sobie taki układ pomiarowy zbuduję na mojej płytce stykowej. Oto i on. W naszym przypadku napięcie będzie mierzone na czterech szeregowo połączonych ze sobą rezystorach. O wartości 1 ma każdy. Tworzą one element pomiarowy bocznik. No dobrze, bocznik, cóż to takiego? Jest to taki element, którego cechą charakterystyczną jest rezystancja, która mimo znacznych zmian temperatury zmienia się w niewielkim zakresie. I tu ciekawostka, tego typu elementy stosowane są na przykład w multimetrach czy licznikach energii elektrycznej, czyli wszędzie tam, gdzie zależy nam na dużej stabilności rezystancji, niezależnie od temperatury elementu pomiarowego. Buduje się ze specjalnych stopów metali, tu przykładem może być manganin, stop miedzi z manganem i niklem, który charakteryzuje się bardzo małym współczynnikiem temperaturowym oporu elektrycznego. W zestawie podzespołów dedykowanych pod ten kurs, link do niego znajdziesz pod filmem, nie mamy takiego profesjonalnego bocznika, ale to nic, zbudujemy go sobie z czterech rezystorów o małej rezystancji. Złóżmy układ na płytce stykowej, a następnie zmierzymy napięcie na czterech szeregowo połączonych rezystorach. U mnie wynosi ono 51 mV. Obliczmy zatem wartość prądu płynącego w obwodzie. Wynosi on 12,75 mA. Zmierzmy teraz multimetrem, jaki prąd płynie w obwodzie. U mnie jest to wartość 12,15 mA. Zmierzmy także napięcie na wyjściu układu LM358. Ja otrzymałam wartość 0,587 V. Czy to się zgadza z wartością obliczoną ze wzoru? Sprawdźmy. Obliczone napięcie wyjściowe to 0,561 V. Jak widzicie, napięcie i prąd zmierzone i obliczone różnią się tylko nieznacznie. Może to wynikać z rozbieżności wartości elementów, bo pamiętajmy, że do wszystkich obliczeń przyjęto nominalne wartości elementów, a nie rzeczywiste. Różnice mogą także wynikać z błędu pomiaru multimetrem. Nasz układ spełnia swoją funkcję. Doprowadzamy do wejścia nieodwracającego niewielką wartość napięcia, a na wyjściu otrzymujemy 11-krotnie większą wartość. Oczywiście w przypadku, gdybyśmy chcieli użyć tego układu do budowy miliamperomierza na mikrokontrolerze, musielibyśmy go odpowiednio skalibrować, czyli tak przeliczyć otrzymaną wartość prądu, aby odpowiadała ona wartości rzeczywistej. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!